Janem Nowakiem Zielańskim. Z Nowakiem byłem związany już od lat przedwojennych, bo mój ojciec był współpracownikiem wicepremiera Kwiatkowskiego, to jego syn był najbliższym przyjacielem Nowaka, stąd, że tak powiem, związki rodzinne z Nowakiem. A propos związku rodzinnych chciałem podkreślić, że na sali jest Jacek Tajlo, de facto przybrany syn Jana Nowaka. Co do wszystko właściwie pan profesor i Andrzej Mietkowski wyczerpali cały temat, cały problem wolnej Europy. Ja tylko takie mogę przyszłe uwagi zrobić. Najpierw chciałem podkreślić, że zupełnie nieznanym aspektem pracy wolnej Europy jest... Może włączył mikrofon. Nie jest włączony? Nie. Jest. Chciałem więc nawiązać do pewnych nieznanych aspektów naszej pracy w radiu. Bardzo mało znanym aspektem i niesłychanie ważnym była praca informacyjna. To znaczy, ja sam już od 1957 roku zajmowałem się tym, od 1965 roku jako pracownik etatowy. Chodziło o zdobywanie zakulisowych informacji z Polski, o zdobywanie informacji właśnie o walkach wewnątrz partii, o zdobywanie informacji o roli Moczara. To nasze informacje. Ja byłem więc pierwszy, który napisał też o francuskiej prasie artykuł co do problemu Moczara. Sprawa była trudna, dlatego w naszym zespole byli ludzie bardzo zresztą zasłużeni, świetni publicyści, orientacji endeckiej, którzy podejrzewali, którym się wydawało, że ta orientacja narodowa w partii jest w jakiś sposób bliska. Jak wiadomo, teraz się na podstawie dokumentów okazało, że niektórzy nawet ostro zwalczali Nowaka, że Trościanko, ten wybitny publicysta, był, miał kontakty z służbami specjalnymi PRL. Z tym, że on miał kontakty z wywiadem wojskowym, uważając, że to jest coś lepszego od obecnie. A teraz wrócę do zupełnie innego tematu. W moich oczach Nowak jest jednym z największych polskich mężów stanu niedawno minionych lat. Jego rola daleko, zresztą pan profesor o tym powiedział, jego rola daleko wykraczała poza rolę radia. Będąc tam obserwowany na emigracji, obserwowałem to z bliska. Nowak był w stałym kontakcie z na przykład naszą dyplomacją emigracyjną, z ambasadorem, później prezydentem Raczyńskim, z moim ojcem, Józefem Podolskim w Madrycie. I oni wspólnie oddziaływali, ci ludzie mieli dostęp do na przykład ambasador, minister Podolski z Madrytu często bywał u prezydenta Kennedy'ego, z którym był związany przyjaźnią osobistą. Ci ludzie mieli dostęp, mało się o tym wie. A Nowak też miał dzięki Brzezińskiemu, dzięki swoim różnym kontaktom, miał olbrzymi wpływ na politykę amerykańską. W jednym z listów ogłoszonych w książce pisze on, że pewne moje raporty spowodowały, że Amerykanie zmienili stosunek do sprawy zaproszenia Gierka do USA. A teraz zupełnie inny problem. W roku 1989 ja i grupa naszych przyjaciół, moich przyjaciół, dążyliśmy do tego, żeby Nowak przyjechał do Polski, żeby zaczął odgrywać rolę polityczną, żeby stał się mężem stanu nowej Rzeczypospolitej, wolnej Rzeczypospolitej Polski. Uważam, że mógł, to by było, uważałem i do dziś uważam, że wtedy by mógł odegrać wielką rolę i spełnić wielką rolę edukacyjną. Wiele spraw by się potoczyło inaczej. Nowak wahał się, a w pewnym momencie jednak napisał do nas, nie, jednak ja uważam, że te miejsca, te stanowiska należą się tym, którzy walczyli o wolność w kraju. Moim zdaniem to był błąd, bo ci ludzie, którzy walczyli o wolność w kraju, mieli olbrzymie zasługi, ale Nowak w pewnym sensie przewyższał ich doświadczeniem, przewyższał ich podwójnym doświadczeniem. Doświadczeniem jako znawca polityki międzynarodowej oraz jako edukator narodu. Cechą Nowaka było to, że miał olbrzymie wyczucie nastrojów narodu. Wiedział, co można, co należy powiedzieć. I jeszcze jedno podkreślę, że Nowak był człowiekiem niesłychanie wyważonym w swoich ocenach, niesłychanie ostrożnym. Przecież dzięki niemu nasze radio, w przeciwieństwie do naszej sekcji węgierskiej, zajęło niezwykle rozsądne stanowisko w październiku 1956. I dzięki temu w pewnym sensie można, nie wiem, czy to jest może zbyt mocno powiedziane, ale w pewnym sensie dzięki temu stanowisko Nowaka uniknęliśmy losu Węgier. Może troszkę przesadzam, ale coś jest w tym prawdy. No i na tym skończę, żeby za dużo nie mówić.